Jesteśmy ponownie w studio Sport, tak, Mistrzostwo Europy, Misja Euro, Grupa E, Sławek, Grupa E. Odliczamy, odliczamy. Może jeszcze nie dni, ale tygodnie. Ale powiedz, tutaj nie ma żadnej bałkańskiej drużyny, chociaż Słowacja często mylona ze Słowacją. Nawet kiedyś Chybny pomylili na jakimś oficjalnym wydarzeniu, nie wiem, czy piłkarskim, czy innym. Ja tego bym się nie spodziewał, ale faktycznie, jeżeli do tego doszło, to podejrzewam, że co niektórym szczęka opadła. Także wesoło, sympatycznie. Co myślimy na temat tej grupy? Pewnie trochę tych przemyśleń mamy. Zobaczycie już za chwilę. Słowacji pomylili Chybny ze Słowenią. Często flagi też mylą, bo są bardzo podobne do siebie. Nie wiem, no tutaj nic już się pewnie z tym zrobić nie da, bo Słowacja wcześniej powstała trochę jak Słowenia. No niewiele, ale jednak. No to, ale jest, słuchaj, nawet wiesz, przy bliźniakach, ktoś o 3 minuty się urodzi wcześniej, to jest starszy. I ma pierwszeństwo wyboru w takim przypadku. To w każdym razie ciekawa to grupa jest, bo dawno już Rumunii nie widziałem na turnieju. No tak. Rumunia, Belgia, Słowacja i Ukraina, która w barażach awansowała do turnieju głównego. I już na dzień dobry tak szybko zerkam. Pierwszy mecz Rumunia, Ukraina, Belgia, Słowacja, więc ten mecz Belgii ze Słowacją będzie niezwykle... No tutaj Belgia jest zdecydowanym faworytem, no to nie można powiedzieć nic innego i wydaje mi się, że zajmie pierwsze miejsce. W grupie, choć to nie jest tak, że każdą drużynę odprawi z kwitkiem, to na pewno nie. Belgia grała w eliminacjach w grupie F. Tam mierzyła się... Austria, Szwecja była. Z zespołami, które tak na dobrą sprawę powinny być, wiesz, drużynami, no, niespecjalnie trudnymi do pokonania. A tymczasem z tego, co mam takie poczucie, że jednak trochę się ta reprezentacja męczyła. No pewnie ma zadyszkę, to... Nie da się ukryć, jest ta drużyna co... Wygrała grupę. Tak, 2-4 lata temu. Tak, jednym punktem, ale widzisz, z Austriakami tylko ten jeden punkt. W kryzysie Szwedzi tak naprawdę to sprawiło, że tutaj im się łatwiej było dostać, bo nie jestem taki przekonany, że gdyby Szwecja grała na swoim optymalnym poziomie, to tutaj czy Austriacy, czy Belgowie wyszliby z awansem tak, jak się to stało w tej chwili, prawda? Nie, jednak myślę, że jakościowo tutaj Belgia mimo wszystko, że już no też zawodnicy ci główne gwiazdy już trochę lat mają też. Tak. To jednak jest to inna jakość też w porównaniu z tymi trzema reprezentacjami. Awans pewny dla mnie z pierwszego miejsca. Ale jak dalej to... Wiesz, no nie wiem, w towarzyskim meczu z Anglikami w marcu tego roku 2-2, 0-0 z Irlandią. Trochę takich trudniejszych przeciwników sobie wybrali do gry na mecze towarzyskie. W ostatnim meczu eliminacyjnym wysokie zwycięstwo z Azerbejdżanem też pokonali w meczu towarzyskim przed tymi eliminacjami, przed końcem eliminacji Serbii 1-0. No ale wiesz, tak szczerze mówiąc, wyniki tego zespołu z drużynami wymagającymi jak na eliminację, czyli Belgia, Szwecja 1-1, Austria, Belgia 2-3, Belgia, Austria 1-1. Wiesz, to pokazuje, że można z nimi grać taką piłkę, która im jest niewygodna, która sprawia, że Belgowie się męczą, a jak się Belgowie męczą, to też nie mają wyników. Wygrali z Niemcami 3-2. Wszyscy mówią, że dobry wynik, ale pamiętajmy, że w tym czasie Niemcy mieli duży kryzys, zmienili selekcjonera w trakcie przygotowań. Przegrali z innymi drużynami. Tak, to chcieli z Japonią przegrać 0-4 czy 0-5, więc to nie jest tak, że wszystkie wyniki tych towarzyskich spotkaniach są jednoznaczne do przełożenia. Wiesz, to mi się wydaje takim trochę orzechem trudnym do zgryzienia, bo nie jestem do końca przekonany co do tej Belgii. Zresztą chyba nigdy nie byłem. Wszyscy tam się zachwycali tym zespołem w różnych turniejach, ale jakoś takie ono się... Była to drużyna taka jak kiedyś Portugalia z tego pokolenia z lat 90. No super utalentowani zawodnicy, a wyników nigdy nie... Nie było, prawda? Nie było. No te mistrzostwa trochę przełamały to w 2018 roku.
No tak, bo ten wynik 18 roku w Rosji był taki dosyć... Ale myślę, że też mi się należało, to zasłużyli na to właśnie, bo mieli naprawdę tych zawodników bardzo, bardzo fajnych. No i dalej to jest bardzo silna drużyna, tak jak powiedziałem. Nie wydaje mi się, żeby z każdą z tych trzech, Ukrainą, Rumunią, Słowacją, po prostu odhaczyli, wygrali bez problemu, bez pocenia się specjalnego. To słuchaj tak. Choć pierwsze miejsce zajmą, są dla mnie faworytem tej grupy, ale tak jak powiedziałem, ich przygoda może się skończyć zarówno i już w kolejnej fazie. Kolejne ludzie, tak, to też tak może być. Są faworytem grupy, też tak uważam. Uważam, że powinni wyjść z tej grupy z pierwszego miejsca. Powinni. Natomiast bardzo mnie zastanawia też forma Rumunów, bo oni tak, grupę mieli dosyć taką przeciętną, jeśli chodzi o siłę. Pokonali Szwajcarię. Ale wygrali jest bardzo okazale. To nie tak jak w przypadku Belgii, która tylko punktem wyprzedziła Austriaków. Niedocenianych bardzo Austriaków. Wszyscy mówią, że to zespół, który będzie przegrywał, ale to jest tak mocny zespół, o którym też dużo się w kibicu, wśród kibiców tego tak jakoś nie chcą ludzie przyznać chyba do tego, że Austria dzisiaj gra naprawdę dobrą, porządną, solidną piłkę. Rumunii wygrali... A w tej grupie eliminacyjnych tam Rumunii też mieli dużo było takich, mieli kilka remisów z tymi słabszymi drużynami, Kosowy między innymi, a jednak mimo wszystko tych Szwajcarów tam chyba na 5 punktów. Tak, 20... Wygrywając też 1-0. Punkty mieli przewagi nad zespołem Szwajcarii, aż 5 punktów. Z tym, że no widzisz, bilans blokowy Rumunów mi tutaj troszeczkę tak zaskakuje, 16-5, to jest niezbyt imponujący bilans, no ale dobra, zwróćmy uwagę, jak to wyglądało w eliminacji. Ale wiesz, ale też jest to ciekawe, bo ta Rumunia no, miała okres, już nie mówiąc o tym pokoleniu lat 90, ale już później mieli fajnych zawodników, a jednak wyników nie było w ogóle, a teraz nie mają jakichś takich wybitnych graczy, ale potrafią wygrywać mecze jako zespół. Gdzie najlepiej, Denis Alibek, najlepszy strzelec, sobie to już 33 lata wrócił do Ligi Rumuńskiej, tam po epizodach, miał jakiś finterzy, no ale to tam właściwie to było tylko Bolonia i to jest właściwie no, najlepszy strzelec, na którym się tutaj cała gra ofensywna Rumunii opiera. Potrzebuję zrobić sekundę przerwy, bo nie widzę, żeby się świeciła lampka, że nagrywamy program. Wrzuci się jakiś fragment reklamy. A jak się nagrywa? Co się włączy, bo? Nie. No, nie byłem pewien, czy włączyłem, ale się włączyło. Więc będzie to making of bardzo fajny bawek. Czyli jedziemy dalej. Tak, chwilę tylko usiądę sobie. Spokojnie, potrzebowanie będzie można kontynuować. Ja przed tym muszę sobie zrobić chwilę przerwy, po prostu zrobię cięcie. No to Rumuników, powiem Ci, mi się podobało to, w jaki sposób oni przez te eliminacje przeszli, patrząc pod kątem zdobytych punktów. Rachunku nie wyglądało jakoś wybitnie. Ale też trzeba przyznać, że no, takie zwycięstwa, czasami 1-0, 2-1, no, nie są jakimiś wynikami okazałymi, ale punkty dają, awans dały. To chodzi o punkty właśnie. Wygrali 1-0 ze Szwajcarią, wygrali 2-1 w ostatnich meczach z Izraelem, pokonali Wysoką Andorę, mieli problem, tak jak mówisz, z Białorusią, 2-0 wygrali z Kosowem. Tam raz chyba był też remis 0-0 z Kosowem. Tak, 0-0 z Kosowem był też taki remis, był też remis ze Szwajcarią 2-2 i był też remis z Izraelem 1-1. Dlatego tak trudno tutaj przewidzieć, co oni pokażą. Właśnie tak powiedziałem, że już potracili trochę punktów z tymi drużynami słabszymi, teoretycznie, ale ze Szwajcarią też potrafili. No ale właśnie to jest też... 4 punkty na Szwajcarii, wiesz. Popatrz, jakie to jest ciekawe. Potracili dużo punktów, a jednocześnie wygrali grupę 5 punktami przewagi. To pokazuje, że tak naprawdę sprawę wszystko mieli cały czas pod kontrolą. I wszystko na własnym boisku rozstrzygali. W towarzyskich meczach po eliminacjach w marcu 1-1 z Irlandią Północną i porażka z Kolumbią 2-3. Pierwszy mecz Rumunii zagrają z Ukrainą. Ukrainą, która ostatecznie do mistrzostwa pojechała dzięki barażom. No i tak jak oglądałem, w grupie zajęli trzecie miejsce. Mocny przekręt w meczu z Włochami znowu. Także nie wiem, komu to tak naprawdę zależało na tym, ale dobrze. Tutaj no, było jak było. Dla nas osobiście też dobrze, że tak się złożyło, bo dzięki temu mieliśmy łatwiejszy rywali w eliminacjach barażowych.
tej granicy barażowej. Natomiast sami Ukraińcy w barażach jako takich zaprezentowali się przyzwoicie. I dość szczęśliwie na przykład wygrany mecz z Bośnią i Hercegowiną. Tam zerkałem momentami na to, w jaki sposób sobie radzi ta drużyna. No to był taki czas, gdzie w zasadzie, szczególnie w pierwszej połowie meczu, gdzie oni nie istnieli, nie potrafili nic zrobić na boisku. Później to się dosłownie w ułamkach sekund rozstrzygnęło, ale na korzyść. Mecz z Islandią też ledwo wygrany, no ale wygrany. To się liczy tak naprawdę w eliminacjach. No cóż możemy do tego wszystkiego dodać? Nie wiem, czy stać się na coś więcej. Też mi się nie wydaje. W tym turnieju ogólnym myślę, że to będzie duży problem, żeby ta reprezentacja coś wygrała. Z tymi zespołami, z którymi musi się zmierzyć oczywiście. Nie, wiesz, to wygrać to wydaje mi się, że jakieś punkty na pewno zdobędą. Nawet gdzieś mogą, ale czy to starczy do awansu z trzeciego miejsca, to... No właśnie tego nie jesteśmy w stanie określić. To nie wiem. No wiesz, no jest ciekawe, jak się przełoży ta sytuacja, wiadomo jaka. Polityczna, wojenna. Znaczy, chodzi o, ale mam na myśli, mam nadzieję przynajmniej, że tu nikt nie będzie sędziował w taki sposób, by to, co się dzieje na froncie, było zadośćuczynieniem w postaci decyzji sędziowskiej na wojsku. No, wiesz, i już dziwne rzeczy różne widziałem w życiu. I czasami w takich spornych sytuacjach gdzieś zawsze jest ta sympatia do kogoś i się udziela jakiejś takiej aprobaty, gdzie się fauli, gdzie się pokazuje kartek, czasami gdzieś przy stykowym momencie się pokazuje w stronę drużyny, której bardziej sympatyzujesz. Nie wiem, ja bym tego nie chciał zobaczyć. Pewny jestem tego, że będzie tu szalenie trudno Ukrainie zrobić cokolwiek. Pierwszy mecz Białorusi. Z Słowacji też bym nie skreślał. Jakieś punkty może urwać. Wydaje mi się, że tutaj między tymi trzema drużynami to się będzie mocno potłować, że tak powiem. I to ostateczny wynik jest. To jest możliwe, tak jak mówisz, bo zobacz, Słowacja w eliminacyjnej grupie miała dobry bilans bramkowy, 17-8 w 10 meczach, 22 punkty, dało to drugie miejsce. Za Portugalią. Tak, ale do Portugalii traciła aż 8 punktów, prawda? Natomiast trzecią drużynę wyprzedziło o 5 punktów. Zgadniesz, kto był trzeci w grupie? W tej grupie był, nie pamiętam. Luksemburg. Pomyślałbyś o tym? Tak, była, tak. Bo ja bym w życiu nie pomyślał, że Luksemburg. No, ale trochę tam wiesz był. Nie oddaje ta sytuacja w tabeli. Oni tam jeszcze do końca się łudzili, tam chyba przed ostatniej kolejki, no ale właśnie chyba ten mecz, nie wiem, właśnie ze Słowacją chyba ich pozbawił złudzeń, gdzie był taki moment zaraz euforii. Zobaczę, ja zerkam na tę grupę jeszcze z innego powodu, bo aż trzy drużyny z tej grupy zagrały ostatecznie w barażach eliminacji do Mistrzostw Europy. Luksemburg, Islandia, Bośnia i Hercegowina. No to jest pewnie efekt też i tych gier i narodów, no, ale jak się to śmiesznie ułożyło, że wszystkie te trzy zespoły grały w jednej grupie. I to sprawia, że Słowacja awansując tutaj w tej grupie, no ja osobiście nie jestem przekonany, że jest to zespół, który namiesza na Mistrzostwach Europy, właśnie ze względu na to, że te trzy zespoły, które zagrały w eliminacjach z barażowej ścieżki, tutaj w zasadzie ten baraż miały niemalże zapewniony. I teraz tak się zastanawiam, czy to jest faktem takie pewne, że gdyby nie to, to czy w niektórych meczach ta gra tych zespołów wyglądały trochę inaczej? Czy bardziej by walczyli, czy mniej by odpuszczali, czy trenerzy by musieli, nie mieli czas na eksperymenty w składach? Wiesz o co chodzi. To tak wyglądało niekoniecznie zawsze na full. Słowacja grając ostatnie dwa mecze towarzyskie remisuje z Norwegią 1-1, przegrywa z Austrią 0-2. W meczach eliminacyjnych trzy ostatnie mecze, trzy zwycięstwa, ale też takie, no, takie powiedziałbym, różne mecze rozegrali, bo ledwo 2-1 z Bośnią Hercegowiną, dość pewnie z Islandią 4-2 i 1-0 z Luksemburgiem. I ten mecz, tak jak mówiłeś, zadecydował o tym, że to Luksemburg nie miał już szans potem się zbliżyć do Słowacji. Porażka z Portugalią, pewne raczej zwycięstwo z Liechtensteinem 3-2, kolejna porażka nikła z Portugalią i ledwo z Liechtensteinem 1-0. Także ta Słowacja, wiesz, miała mecz 1-3, 1-4, mecz naprawdę dobry, a potem to wszystko gdzieś tam uciekało. I teraz pytanie. Zagrają tutaj na przykład 2-3 mecze tak sobie, wystarczająco dobrze, żeby wyjść z grupy i trafią na przykład na ten swój moment w następnej rundzie. Są w stanie tak zrobić? Nie, wydaje się, że jak wyjdą z grupy, to będzie ich szczyt. Może być, prawda? Potem, ale przypomnij sobie poprzednie Euro. To też mieliśmy ich w grupie, tak. Ale wtedy z drugiej strony ja od początku mówiłem, że to był też trochę poziom. To jest taki, to wiesz, no i
I to jest też turniej. No to Słowacja, mówię, no jest drużyną niewygodną na turnieju, jednak na wszystkich. Ale tutaj jednak wiesz, nie, tutaj mi się wydaje, wiesz, drugie miejsce z lekkim skazaniem na Rumunię, trzecie mimo wszystko Ukraina i Słowacja czwarte, ale tutaj mogą, nie wiem, bramki decydować też bezpośrednio. Mhm. Mecze, myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, będzie się kotłować do ostatniego. Słowacja, Ukraina to jest drugi mecz w tej grupie tych dwóch zespołów. Belgia, Rumunia, ten mecz, który mówisz, może decydować o miejscu pierwszym w tabeli. No i Ukraina gra ostatni mecz z Belgią, więc wydaje mi się, że chyba łatwiejsze zadanie ma tutaj Słowacja, mierząc się z Rumunią. Gdyby tu trzeba było szukać punktów w ostatniej kolejce na to, do tego awansu. Mogą być jakieś remisy, czy nawet 0-0 w jakichś brzydkich meczach i gdzieś to trzecie miejsce w tej grupie nie musi dać awansu, bo to ta drużyna może mieć tutaj bardzo niski dorobek, 2-3 punktów. Czyli mówisz Belgia pierwsze miejsce? Zdecydowanie tak. Drugie Rumunia, ale to mówię, to z takim, porównując Rumunię, no nawet, wiesz, ta Słowacja, no to też nie, jak powiedziałem, nie jest na straconej pozycji, ale minimalnie Rumunia na drugim miejscu. Ja jestem nauczony tego, że dużo czasami dzieje się w takich grupach mniej pewnych przypadków i niespodzianek. Ja postawię na Rumunię jako pierwszy zespół z tego turnieju. Później powiem ci Belgia, dlatego że boję się powiedzieć, że Słowacja ich wyprzedzi. Słowacja i Ukraina jako ostatnia. Zobaczymy. No zobaczymy. A coś takiego mam wrażenie, że tutaj się namiesza dużo i to może być zupełnie inna. Myślę, że grupa, myślę, będzie mieszanina, ale za plecami Belgii. Sprawdzałeś, po ile są bilety na euro? Nie. A wiesz, że jeszcze są dostępne? Nie tak jak ostatnim razem, gdzie już w zasadzie po kilku dni od sprzedaży już nie można było nic kupić. Na mecz w Berlinie, mecz Polski z Austrią, 4 bilety w sektorze takim, powiedzmy, średniej klasy, nie jakimś tam wybitnym, 1996 euro. No to powiem ci, to jest o 40% więcej w tej chwili, jak podczas ostatnich turniejów. Inflacja? No to ile procent? No to jest bez przesady. To jest trochę dużo i może stąd jeszcze są dostępne bilety. To jest też niespotykana historia, żeby po tak od momentu ogłoszenia, że bilety są już w sprzedaży, jeszcze one były tak późno, prawda, do kupienia. A mówisz w ogóle o wszystkich biletach, czy na mecze Polaków konkretnie? Generalnie patrzyłem się na wszystkie bilety, nie? To patrzyłem się na kontekst. Ceny są przeważnie takie same wszędzie. Tam delikatne różnice są pod kątem sektoru boiska. No oczywiście później strefa tak grupowa się kończy, więc też ceny biletów na po kolejne mecze trochę są wyższe. Już na finał na przykład to już w ogóle. No, muszę powiedzieć, że byłem w mocnym szoku, jak na przykład zobaczyłem najdroższe bilety do, ale to nie była loża VIP, tylko do trybuny takiej bezpośrednio głównej, gdzie jeden bilet kosztował 900 parę euro, no to pomyślałem sobie, ktoś tu chyba oszalał. Infantino, musisz odejść. To oczywiście żart i tak nas nie było słucha. Żart nie był, ale czy nie posłucha, to tak, ale... Sławek, za tydzień przy kolejnym naszym spotkaniu omówimy grupę F. To będzie grupa z Czechami, Turcją, Portugalią i Gruzją. Też to jest ciekawa. Tak. Wiesz, każda grupa jest ciekawa na swój sposób. Powodu, tak? I tutaj... potem zbliżymy się już do naszej biało-czerwonej grupy. A że będzie też o czym tam rozmawiać, to myślę bliżej tego finalnego dnia startu rozgrywek, bo przy okazji naszej grupy na pewno porozmawiamy trochę szerzej o samych naszych oczekiwaniach, reprezentacji, meczach towarzyskich, które przed nami, pewnie też składach, które za jakiś czas zostaną ogłoszone, im szybciej, tym lepiej. Dla naszych widzów, myślę, mam pewną propozycję, przygotujemy, jeżeli tylko oczywiście wyrazicie na to chęć i będziecie chcieli w tym wziąć udział, konkurs na Mistrzostwa Europy, konkurs punktowany w formie typera, gdzie będziemy w odpowiedni sposób, zgodnie z regulaminem, który będzie opublikowany
mogli zgłaszać się do tej zabawy, zgłaszać swoje jednostki meczowe wybranych zawodników po już ogłoszonych składach, jakie zostaną powołane na Mistrzostwo Europy przez poszczególnych selekcjonerów. Kiedyś przetestowałem to z dziećmi w domu podczas ostatniego turnieju, fajna zabawa. Każda reprezentacja będzie miała 20 kilku zawodników, z tej każdej reprezentacji będzie... Teraz będą kadry? Troszkę liczniejsze, tak. Będzie można wybrać maksymalnie dwóch reprezentantów, żeby nie było, że ktoś sobie zrobi swój skład z samych Portugalczyków, na przykład Włochów czy Niemców. W każdej formacji tylko jeden reprezentant danego kraju, czyli jeżeli ktoś weźmie jakiegoś obrońcę z Hiszpanii, to już drugiego obrońcę z Hiszpanii brać nie będzie mógł, ale też w pierwszej jedenastce będzie mógł wziąć tylko jeszcze jednego Hiszpana, żeby nie było sytuacji. Będziemy liczyć punkty, jeśli ten zawodnik wystąpi w meczu, dostanie za to odpowiednią liczbę punktów, jeśli zdobędzie bramkę, odpowiednią liczbę punktów, jeśli dostanie żółtą kartkę, czerwoną, strzeli bramkę samobójczą, odpowiednia liczba punktów minusowych, jeśli bramkarz zachowa czyste konto, również odpowiednia liczba punktów i tak do końca turnieju. Przyczyny zgłoszenia do tego konkursu będziemy przyjmować też w określonym czasie za pomocą elektroniczną i te punkty będą zliczane po każdej kolejce, czyli nie po każdym meczu, a po każdej kolejce, to znaczy skończy się pierwsza seria gier, będzie podawać klasyfikację, skończy się druga seria gier, będzie podawać klasyfikację, bo tutaj z różnych narodowości ci zawodnicy mogą być wybrani. I tak do finału nagrodę przedstawimy już później na samym końcu. Z naszym zwycięzcą tego turnieju spotkamy się tutaj w studiu, porozmawiamy o tym, jak on widział ten turniej już po zakończeniu tych zawodów. O tym trochę więcej też później będziemy przypominać, natomiast Sławku, do Ciebie taka prośba, by na kolejne nasze spotkanie, gdzie będziemy już rozmawiać o Czechach, Turcji, Portugalii, Gruzji, gdybyś mógł, jakąś ciekawostkę, bo ty jeździsz po świecie, dużo już widziałeś, z któryś z tych krajów, pewnie odwiedziłeś jakąś ciekawostkę. Każdy był, akurat tak się składa. To wiesz, dlaczego o to pytam, jakbyś mógł jakieś takie ciekawostki związane z tymi krajami na ten czas przygotować, być może mentalność kibiców, być może... Oczywiście, z największą przyjemnością. Być może coś takiego, co nas wszystkich zaskoczy, być może jakieś udane potrawy, które piłkarze będą podczas turnieju spożywać. Wiesz więcej na ten temat, tak jak mówisz, byłeś wszędzie, prawie wszędzie, a w tej grupie na pewno miałem wiele zobaczyć. Także oczywiście. Do zobaczenia już następnym razem. No,